poproszony przez przedstawicieli Fundacji Batorego, Fundacji Instytutu Myśli Obywatelskiej na Stańczyka. I właśnie dlatego panią prosiłem, żeby to doleczyć, bo na pewno zapomnę, tak? A i tak zapomniałem. O odwrócenie, udzielenie pani głosu. A ponieważ pani tutaj zwróci się z prośbą do państwa, to ja informuję, że niniejszym też do tej prośby się przychylam i tą prośbę wzmacniam i namawiam państwa do spełnienia tej prośby, którą pani za chwilę państwu przekaże. Tyle, co miałem uczynić, prawda? Ok, proszę bardzo, głos dla pani. Zanim państwo, zanim uwagę państwa poproszę na te pytania, bardzo bym chciała jeszcze chwileczkę mnie posłuchać. Ja się przypomnę najpierw, Anna Krzywoń, Fundacja Stańczyka, wysoka doroczny monitoring Rad Dzielnicy Rady Miasta Krakowa i w ramach tego monitoringu między innymi przeprowadzamy ankiety z radnymi miasta i radnymi dzielnic. Te ankiety są wszystkie dla wszystkich radnych dzielnic. I dlatego być może nie mam państwo zdziwieni, że pytamy o informacje, które znajdują się na państwa stronie. Państwo tego może nie wiedzą, ja już wiem, że strony rad dzielnic są różne i na niektórych stronach nie ma tych informacji. Dlatego jeżeli są te informacje, no to albo państwo zdobyłam, albo proszę ich po prostu nie podawać. No ale w każdym razie tutaj przepraszam, ale nie mogliśmy dostosować ankiet do tego, co jest mi do nacia, co nie w przypadku każdej dzielnicy. Ja czytam to, co jest napisane na górze od naszego, od koordynatora tego projektu. Szanowna Pani, Szanowny Panie, w ramach projektu monitoringu Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zostanie założona strona internetowa, na której będą umieszczane informacje dotyczące radnych, podsumowania raportów z pracy poszczególnych dzielnic i Rady Miasta, a także nagrania z sesji i wywiadów. W Fundacji bardzo byśmy chcieli, aby jak najwięcej informacji dotyczących państwa pochodziło z pierwszej ręki. Oczywiście podanie danych jest dobrowolne, to chcę jeszcze ze swojej strony podkreślić. Ponadto ma Pani, Pan możliwość wglądu w udostępnione na informacje oraz ich modyfikacji. W tym celu bardzo prosimy o kontakt z Fundacją, dane kontaktowe w nagłówku. Wychodzimy z założenia, że jako osoba pełniąca funkcję publiczną jest Pani, Pan przygotowana na udostępnienie nam, na udostępnienie informacji na swój temat. Właśnie dlatego doręczamy Pani, Panu tę ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Bardzo dziękujemy za współpracę w tym zakresie. Z poważaniem Jan Niedoślał, koordynator projektu, członek zarządu Fundacji Stańczyka. Dlatego jeszcze raz powtarzam, oczywiście jest to dobrowolna ankieta. Jeżeli Państwo sobie życzą, można wypełnić tylko część. Co jest bardzo istotne, bardzo proszę, żeby się podpisać, ponieważ podpisem wyrażają Państwo zgodę na to, żebyśmy mogli później publikować te informacje. Czy usuwać też? Bo to jest takie magiczne zdanie modyfikacji, udostępniania. No co z usuwaniem? Tak pytam zupełnie z czystej ciekawości. Myślę, że w skład pojęcia, znaczy jeżeli Pan wyraża zgodę na udostępnianie pewnych informacji danych swoich, to może Pan też cofnąć. Więc w każdej chwili proszę tylko do nas zgłosić albo tutaj. Okej, okay. Znaczy ja teraz tak zupełnie. Tak, tylko bardzo proszę, bo wracały do mnie już ankiety z innych dzielnic bez podpisów i ja po prostu nic z tym nie mogę później zrobić. Więc jeżeli Państwo nie chcą, żeby było publikowane, to proszę po prostu nie uzupełniać. Ale no, bardzo nam na to zależy i jeżeli... Za mało miejsca na sukcesy. No zwrotnie. Głowa sukcesu boli. Teraz nie dążę, to oczywiście będziemy tutaj co miesiąc, więc można oddać się na to. Dziękuję, ja dziękuję serdecznie i Pani za wypowiedź i Panu Adamowi Kanowi za pochwycenie ostatniego momentu przed zamknięciem sesji, przypomnienie że miałem o tej ankiecie Państwu na pomysł, że Pani go udzielić. Teraz rozumiem, że już swój. Zatem tym razem skutecznie zamykam 26. sesję Rady Dzielnicy 10. Koszowice, zwołaną na 8 listopada 2016 roku na godzinę 18:45 w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję Państwu serdecznie. Do